Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Połączonej Komisji Budżetu i Edukacji oraz Rolnictwa nie rozstrzygnięto problemu. Większość radnych wstrzymała się od zajęcia stanowiska. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pan burmistrz, proszę. Już dzisiaj bardzo krótko, bardziej informacyjnie dla tych, którzy nie uczestniczyli w komisji, o której mówił Pan Przewodniczący, ale myślę, że merytorycznie bardzo dużo żeśmy na ten temat rozmawiali, dyskutowali. To uważam, była bardzo dobra dyskusja z obu stron. Tak przy okazji chciałem tutaj powitać Pana Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim, Stanisława Mieszkowicza, który i na komisji dzisiaj tutaj reprezentuje Związek, pewnie zechce również zabrać. Proszę Państwa, temat, zacznę od tego, o czym mówiłem na komisji dzisiaj, powiem tak. Wrzucono nam samorządowcom taki gorący kartofel, z którym musimy się tam zmierzyć. Taka jest prawda. Skoro jest karta nauczyciela i dla zasadniczej grupy nauczycieli reguluje ustawowo pensum w zależności od specjalności nauczyciela, to pytam się, po co wyłączono jakąś grupę tych specjalistów i wrzuca się to na to. Kiedy tak naprawdę samorząd oświatą zajmuje się tylko i wyłącznie jako organ prowadzący, tylko i wyłącznie w zakresie, powiedziałbym, gospodarczym. W zakresie pedagogicznym, nadzoru pedagogicznego, tego jest kuratorem. Jeśli już ktoś to pensum ma ustalać, a nie rozwiązuje się nauczyciela, to powinien kurator po prostu ustalić. Więc wrzucanie tego tematu do nas w ogóle jest pewnym absurdem. Krótko mówiąc, wrzucono. Skoro nam to wrzucono z tematem, no są miłe rzeczy w tym samorządzie i są mniej miłe rzeczy. Niestety też musieliśmy się, proszę Państwa, z tym tematem zmierzyć. Zmierzyliśmy się na swój sposób. Na swój sposób. Ja proponuję ten projekt uchwały, bo jest to mój autorski projekt uchwały. Starałem się, proszę Państwa, gdzieś spróbować wniknąć w specyfikę pracy tych nauczycieli, porównać ją ze specyfiką pracy innych nauczycieli w szkole. W związku z tym jest ta propozycja, która wynikła. Jak mówiłem na komisji, proszę Państwa, tak naprawdę trzy takie istotne rzeczy analizowałem, czy analizowaliśmy, bo wspólnie z pracownikami, żeśmy podejmowali tutaj wewnętrzną też dyskusję na ten temat. Pierwsza sprawa to jest taka, że dla nauczycieli z tych specjalistów, dla których my dzisiaj tu ustalamy pensum, to proszę Państwa, dla szkół, które są prowadzone nie przez samorządy, tylko są prowadzone przez administracje rządowe, to pensum jest ustalane w drodze rozporządzenia czy ustawy. I proszę Państwa, jak patrzyliśmy, to w drodze tych rozporządzeń te pensum nawet 30, my mamy, proponujemy 25 godzin, tam nawet 30 w przypadku ministra rolnictwa, gdzie resort rolnictwa jest organem prowadzącym dla szkół rolniczych, to to pensum w rozporządzeniu jest ustalone dla tych specjalistów, o których my dzisiaj mówimy, na 30 godzin. To jest pierwsza sprawa. Więc krótko mówiąc, te regulacje, które dziś wynikają z administracji rządowej, jak domniemuję, po uzgodnieniach międzyresortowych, gdzie pewnie minister no, zapytał tych specjalistów od edukacji, ustalając to pensum, przynajmniej przekonsultował. To pierwsza rzecz, która wskazuje, jaki to poziom, wymiar powinien być. Proszę Państwa, druga sprawa to jest to, że jesteśmy na terenie powiatu mińskiego chyba ostatnią gminą, którą się za ten temat wzięła. Bo powiedziałbym, mocne podstawy prawne w 2013 roku już się pojawiły w postaci zapisów ustawy, ale przede wszystkim orzecznictwa sądu. I proszę Państwa, cały czas to odwlekaliśmy, bo minął 14, minął 15, my się dopiero za ten temat bierzemy. Gminy na terenie powiatu mińskiego, proszę Państwa, które już się z tym tematem zmierzyły, ustaliły to pensum, proszę Państwa, na różnym poziomie, średnio to wychodzi w granicach między 20
5, a 28 godzin. Są gminy, gdzie jest nawet 30 godzin ustalone. Są gminy, gdzie jest 24. Tak jest. Natomiast są te, chociażby miasto Mazowieckie, które było wskazywane, gdzie oni jeszcze tego tematu nie podjęli tak jak my do tej pory. Co zrobią, to nie mnie to interesuje. Krótko mówiąc, na pewno był to jakiś taki jeden z czynników, który proszę Państwa, wpłynął na całość tej analizy. No i trzecia sprawa, to jest proszę Państwa, wczytanie się w kartę nauczyciela. Karta nauczyciela, która sama z siebie różnicuje. I dzisiaj na przykład tam, gdzie pensum jest uregulowane w ustawie karta nauczyciela, no właśnie, można dzisiaj zapytać. Dlaczego nauczyciel matematyki ma 18 godzin pensum czy języka polskiego, a dlaczego nauczyciel biblioteki ma 30 godzin pensum? Czy na przykład nauczyciel świetlicowy ma 25 godzin pensum? 6. Słucham? Przepraszam, 6. 26. Między innymi padło to na naszym spotkaniu, o tym mówił pan prezes obecny dzisiaj, że mówi, no tak, no ale to dlaczego przyjęliście 25, no skąd to się wzięło? No to znikąd się nie wzięło, wzięło się to z jakiegoś takiego ważenia, porównywania, ważenia, subiektywnej faktycznie oceny. Natomiast propozycja, która padła ze strony związku, że no my jako związek jesteśmy skłonni przystać na 20%. Ja mógłbym vice versa zapytać, a skąd się te 20% wzięło? Też w zasadzie znikąd. Z jakiegoś okej. No w każdym razie na komisji to poszło. Więc proszę Państwa, ja przede wszystkim na komisji w tej dyskusji wyłuszczyłem cały ten temat. Starałem się uzasadnić, dlaczego tyle, a nie inaczej zaproponowałem w tym projekcie uchwały. Faktycznie pan przewodniczący mówił o tym, że komisja nie rozstrzygnęła. Nie, rozstrzygnęła, tylko że zdecydowana większość wstrzymała się od głosu na posiedzeniu komisji, ale tam oczywiście stosunek głosów za i przeciw był, który wskazywał na pozytywną opinię tej uchwały. Ale wiem, że były głosy na komisji, że ostatecznie na sesji będą złożone wnioski, będzie złożone głosowanie. Proszę Państwa, niektórzy mówili, że za coś nie warto umierać, a też nie wiem, nie umierał za jedną, dwie czy pięć godzin. Będą jakieś konkretne propozycje. Ja uważam, że to przygotowałem według swojej wiedzy, rozeznania. Myślę, starałem się uczciwie do tego podejść. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, pomimo, że nadzoru pedagogicznego nie sprawuję i nie mam co do tego kwalifikacji. Ale proszę Państwa, nauczyciel języka polskiego, historii, matematyki, który musi przygotować lekcje, przeprowadzić lekcje, zrobić sprawdzian, posprawdzać te prace, nie jest równy innemu nauczycielowi, który tak naprawdę, chociażby nauczyciel wspomagający, który jest drugim nauczycielem w klasie, gdzie przychodzi jeden, prowadzi lekcje, nauczyciel wspomagający wychodzi, zamyka drzwi za sobą i tak naprawdę obowiązków nie ma. I tak. To jest bardzo krzywdzące opinie. Ależ za chwilę myślę, że pani również będzie miała szansę powiedzieć. Jest to, co by nie powiedzieć, nauczyciel wspomagający jest w klasie integracyjnej. Z reguły klasy integracyjne staramy się, żeby nie były większe niż 20 uczniów w klasie. Po pierwsze są to mniejsze klasy, po drugie, proszę Państwa, jest dwóch nauczycieli w trakcie prowadzonych zajęć. I teraz jeśli mamy, co jest, ja nie chcę dzisiaj powiedzieć, co jest sprawiedliwe, co nie. Powiem szczerze, przygotowałem projekt i uchwałę, uzasadnią. Dzisiaj ją, ten projekt uchwały podtrzymuję, bo jeśli się zabawiłem w tak zwaną sprawiedliwość, może mi to wyszło lepiej, gorzej, dzisiaj głosowanie i wnioski pokażą, natomiast ja nie widzę po przeprowadzonej dyskusji, wcześniej po wymianie opinii między Związkiem Nauczycielstwa, po otrzymaniu opinii od dyrektorów szkół, bo tutaj dyskusja była w tej sprawie prowadzona, po komisji sprzed dwóch dni, o której mówił pan przewodniczący. Ja nie mam podstaw, żeby dzisiaj wnieść autopoprawkę do tej uchwały. W dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko. Co Państwo zdecydujecie? Państwa ręka. Proszę Państwa, ja jako przedstawiciel tej grupy, która jest poruszana w uchwale, bo tam przecież nie wszystko, tam mówimy matematycy, tego się nie porusza, bo nie ma. Nie ma, jest odgórnie, koniec dyskusji, na tym się pracuje. Ale nie ruszamy tych ludzi. Natomiast tej grupy, która jest poruszona, więc w imieniu ich zwracam się do Państwa z prośbą o odrzucenie tej uchwały. Już pan nie marzy. Niech pan nie sugeruje tutaj.
Pierwsze, może mało znaczące, ale co wpłynie, jeśli przejdzie, tam jest wada. Cały czas podkreślam, co w odpowiedzi do mnie spływając została potwierdzona. Powołując się na rozporządzenie, jeśli chodzi o nauczyciela właśnie tu zawartego wspomagającego, w tym zarządzeniu jest napisane wyraźnie: asystent. Koniec. Jeśli tu by było, to powinno być napisane asystent. Natomiast nie ma nauczyciela wspomagającego. To określenie jest potoczne i w odpowiedzi do mnie było napisane, bo to jest określenie potoczne. Czy w dokumencie można potoczności, czy można Kowalskiego Jana, ponieważ potocznie nazywa się go Rysiek, napisać Rysiek w dokumencie? Nie można. Według mnie nie można. Ja bym się dziwił, że jeśli pójdzie to do odwołania i napisze, że nie można używać potoczności, powinno się zapisać asystent, asystent. I powinno, wtedy ja nic do tego nie mam. Ale to jest taka drobna rzecz, która no tak jakby. Natomiast odnośnie tych nauczycieli. Tak, zgadza się, przyznaliśmy, państwo mają prawo, jeśli chodzi o logopedów, pedagogów, jeszcze? Doradców zawodowych, psychologów. Psychologów. To są specjaliści. To już zostało rozstrzygnięte. Mają, my tylko tutaj rozważamy odnośnie tych ilości. No pan burmistrz przedstawia od 25, nieprawda, jest tu i 22, i 20. Jest Mińsk, który pozostał przy 18. Jest powiat, jest Kałuszyn. A jakbyśmy wychodziliśmy do placówek konsularnych i ministerstwa, w Osiedlcach jest 20. Tak. Tak jest. Może, więc jest różnie. I tutaj nie tyle chodzi o wykazanie, bo tam jest dużo, a my daliśmy mniej, bo tam jest mało, a my jeszcze chcemy mniej. Nie. Rozważyć po prostu ta zasadność, bo na przykład powiat podchodził do tego i tam postawiliśmy pytanie, dlaczego 24? Bo tam było 24. No 24. No i radni powiedzieli, no nie, to nie jest żadne uzasadnienie. Bo 20, bo średnia jakaś, bo to zbadanie czasu pracy tych ludzi, możliwości jako takich. No ale to do państwa rozważenia. Tutaj nie możemy. My możemy prosić, rozważcie, przemyślcie te 30 w rolnictwie, to już dawno jest negowane i 36 i 39 nie było w jednej gminie, gdzie przegłosowane. Ale już nie ma tych 39. W gminie Mińsk Mazowiecki było powyżej 30. Przy głosowaniu z radnie zeszły 24. No więc, wiecie, to jest właśnie taka, jak się tak, no dowolnie, no to jak nie ma jakiegoś opracowanego specyfiki, no to albo tyle i to powoduje zaburzenia i my przyjeżdżamy i pan burmistrz się denerwuje, państwo radni słuchają, co mówią, że chce i nauczyciele przychodzą. No, niepotrzebne, w ogóle to jest niepotrzebne jako takie. Więc tutaj bardzo prosimy, żeby rozważyć, żeby może jednak nie te 25, nie pośrodku. Natomiast, proszę państwa, już z tych konkretów, mimo wszystko nie zgadzamy się i na pewno, jeśli to przejdzie, to będziemy z tym występowali. Odnośnie tych nauczycieli pracujących we wszystkich szkołach, prowadzących zajęcia o charakterze specjalistycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, 25 i tak dalej, ponieważ jest zła interpretacja. Proszę państwa, nauczycieli specjalistów. Pedagog jest nauczycielem specjalistą i się zgadza. Jeśli miasto, gmina zatrudni nauczyciela specjalistę od korekcyjno-kompensacyjnych zajęć, to może dać 40. Ale jeżeli nauczyciel WF podlegający karcie prowadzi dodatkowo zajęcia po ukończył kurs, bo zwiększył swoje kompetencje i prowadzi dodatkowo zajęcia, to on podlega karcie. Czyli z 18 jest policzone. I przy tym będziemy stali i to będziemy pisali do wojewody. Bo mówię, tak jest zapisane, zgadza się, specjaliści, więc pedagodzy, logopedzi, nic nie mówimy. Są specjaliści, może państwo do góry my możemy prosić. Zatrudnijcie specjalistę od tych zajęć, dajcie mu 30. Możemy przyjechać poprosić. Natomiast nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel WF-u, bo ci nauczyciele, jeśli nie mówię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla mnie, oni powinni być z karty z 18 godzin. I tu nie jest kwestia, a czym się ten od tego liczy? Ano ten, bo ten jest nauczyciel podlegający uprawnieniom karty,
a ten jest zatrudniony zgodnie z ogólnymi przyjętymi warunkami ustawy o zatrudnieniu. Także to dla mnie jest to rozbieżność i nie powinno być. Nauczyciel wspomagający, powiedziałem, po pierwsze, jeśli chodzi o to, natomiast jeśli byśmy rozważali, bo to jest zupełnie co innego ten asystent, a zupełnie co innego nauczyciel wspomagający. I tutaj praca tych ludzi określanych wspomagającymi, no niestety jest inna. I proszę Państwa, ja tam w odpowiedzi na odpowiedź moją zamieściłem, było do ministerstwa pytanie o nauczycieli. Odpowiedź ministerstwa jest, ja wiem, że tu się na sąd powołuje, tak? Tylko że w sądzie nie jest tam tak napisane wyraźnie. Tam jest napisane nauczyciel specjalista. Czy specjalista? Natomiast pisze ministerstwo. Nauczyciele ci bowiem nie mogą być zaliczani do kategorii specjalistów. Chodzi o nauczycieli wspomagających. Nie mogą. Mają być traktowani jako nauczyciele tablicowi. No, to mam odpowiedź tak. Resortu ministerstwa z 2014 roku. No i mamy, no i to mamy taką rozbieżność, prawda? Tak, ja się będę tego trzymał. Państwo, czyli tutaj urząd będzie się trzymał tego wyroku sądu, bo zwrócono się o wyjaśnienie w końcu, jak to jest. I ministerstwo mówi tak. I my znowu na to się będziemy powoływali, jeśli chodzi o te sprawy. Może tym nauczycielom jednak, co te malutkie dzieci uczą, tych 5 nie dawać tych 22 godzin. Nie to, że to takie było podpuszczenie, bo pan burmistrz wypowiedzi sobie powiedział, że właśnie tym nauczycielom może nie powinno się, bo mają te małe dzieci i tak dalej. Ale nie powinno się, ale tu 22 się stawia. To oni naprawdę, ja zaczynając pracę, pracowałem w klasach 1-3, klasy 30 kilka lat temu. Malutkie, wiejska szkoła, także nie było problemu, ale jak się patrzy teraz, te dzieci, no są różnymi, dysfunkcjami i tak dalej. Więc to nie jest to, ja tego nie pisałem, nie mówiłem, ale tak wyszedł. Ja proponuję wyrzucić to, co tutaj pan prezes mówi, chociaż nie odpowiedział na komisji na wszystkie moje pytania, ale proponuję wyrzucić punkt 4 z tej uchwały, 5, 6 nie dotyczy i 7 wyrzucić. Czwarty, 5, 6 nie dotyczy nas. Doradca zawodowy. Nie ma takiego. Nie ma takiego. No to proponuję wyrzucić też i 7. Też wyrzucić? Tak. Bo ja uważam, że przedszkola 22, to też nauczyciele, jak mają być skarny, to 18 też. Takie jest moje zdanie. Istniała metoda uchwały zmieniania testów dla logopedów, psychologów i pedagogów. Było 20, zmieniamy na 25. Wprowadzamy nauczyciela punkt 4, czyli tych specjalistów z zakresu pedagogiki socjalnej. Tego w poprzedniej uchwale nie było. Wprowadzamy i wprowadzamy nauczyciela wspomagającego. Na przykład, natomiast doradca zawodowy, nauczyciele, to są te grupy mieszane, dzieci 5- i 6-letnie, to już było w poprzedniej uchwale. Tak? Tutaj żadnych zmian do tych punktów nie robimy. Tutaj też ale jak to było w poprzedniej uchwale, a dlaczego jest w tej uchwale? Nie ma co wykreślić. Ale było w poprzedniej uchwale i teraz znowu jest? Punkt 6 i punkt 7. Tych punktów nie zmieniamy. Ale to dlaczego w tej uchwale jest? Bo to jest zmiana tej uchwały, więc to znaczy, że została zmiana, ale te rubryki są takie, bo na razie otrzymuje nowe brzmienie. Nowe brzmienie. Rozumiem, dobrze. Więc tutaj zmiany nie ma w stosunku do tej uchwały pierwotnej. Czyli jak to będzie wyglądało? Proszę Państwa, pan radny Bańko proponuje tu jakieś mniejsze ilości. Nie było. Ale wniosku nie było normalnego, także to nie wiem. Można? Proszę bardzo. Jeżeli powiedziałem się, wypowiedziałem takie zdania, czyli to jest mój wniosek. Można przyjąć. Teraz tylko tak. Czy mamy takie techniki, nie ustalać rady? Czy może w sprawie mojego wniosku, może byśmy usłyszeli głos, opinię środowiska nauczycieli?
Nie, no, odnośnie ogólnie wszędzie 22, czy zróżnicować, że logopedzi, pedagodzy, nauczyciele wspomagają. Proszę pani. Nie, bo nie wiem właśnie dlaczego. 22 wszędzie w tych rubrykach. Nie, nie, nie dotyczy tych najbardziej specjalistów. No tak, ale ja tutaj, jeśli chodzi o specjalistów, to nie tyle neguję godziny, tylko neguję w ogóle ten zapis. No to tak, no dobrze, państwo mogą zmienić go, zmniejszyć, ale ja będę występował, że ten zapis jest niewłaściwy. O wspomagających i o tych nauczycieli. Także... Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są konkretne jakieś wnioski dotyczące zmiany do tej uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały przedstawionej przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę chwilę potrzymać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ręka do góry. Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Zgadza się. Dziękuję uprzejmie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.